Z inicjatywy profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego, rusza cykl spotkań informacyjnych pod wspólnym hasłem Demaskujemy mity o gazie łupkowym, których organizatorką jest również pani profesor. My w Parlamencie Europejskim martwimy się głównie o to, żeby nie wprowadzono takich ograniczeń dla gazu łupkowego, żeby po prostu nie można go w ogóle było wydobywać, żeby było ekonomicznie nieopłacalne, bo wtedy po prostu nie będzie tego gazu. Publiczne dyskusje miały na celu dostarczyć uczestnikom rzetelnej i kompleksowej wiedzy o gazie łupkowym. A dla naszego regionu, dla Lubelszczyzny, to jest szansa na inwestycje. O nas w tej chwili mówi się w Polsce, w Europie. Na nas są zwrócone oczy i zwolenników, i tych przeciwników gazu łupkowego, którzy występują w Parlamencie Europejskim. Po raz pierwszy w skali kraju takie spotkania poprowadzili niezależni eksperci z dziedziny geologii, ochrony środowiska i górnictwa. Potrzebujemy wiedzy, którą trudno w tej chwili jeszcze w Europie zbudować, dlatego że w Europie praktycznie nie ma w ogóle produkcji ani poszukiwań z wyjątkiem Polski tego typu gazu. Których wiedza, doświadczenie i obiektywizm umożliwiają zdemaskowanie mitów krążących wokół procesu poszukiwania, a następnie wydobywania gazu łupkowego. To jest ten czas, kiedy firmy poszukują złoża, dokumentują to złoże i to jest ten czas, kiedy my wszyscy możemy się temu przyglądać i zastanawiać, co w tym procesie jest dla nas najbardziej niepokojące i jak możemy różnym niepokojącym sprawom przeciwdziałać. W Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat gazu łupkowego. Jest to zupełnie nowe zjawisko zarówno dla Europy, Polski, jak też Lubelszczyzny. Nie możemy toczyć tej dyskusji, spierać się, myśleć o skutkach wydobywania gazu łupkowego i nie informować mieszkańców, mówi profesor Lena Kolarska-Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Tutaj ten gaz jawi się jako nowa możliwość i są naukowcy, którzy mówią wprost, i mieliśmy taką dyskusję w parlamencie, że nadchodzi złota era gazu. Oni nie powiedzieli gazu łupkowego, ale powiedzieli złota era gazu. Znaczy się też gazu łupkowego. Będzie na to ogromne zapotrzebowanie. Pierwsze spotkanie informacyjne z cyklu Demaskujemy mity o gazie łupkowym odbyły się w Grabowcu i Frampolu, przyciągając wielu zainteresowanych i zaniepokojonych wydobyciem gazu łupkowego mieszkańców. Dlaczego u mnie poszła woda, wielki piątek, taka czarna, jak pokazuje film gaz? Skąd ono się mogło wziąć z studni głębinowej? Nastąpiło zmętnienie, naturalne zmętnienie wody, pętność chyba tam w granicach od 7 do 11. I tak jak tutaj pani redaktor wyjaśnia, ewentualnie mogły mieć wpływ właśnie te wstrząsy, które dokonały jakby zrzucenia tych ostatków. Eksperci udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące kwestii geologicznych, środowiskowych i prawnych związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Postępowanie środowiskowe jest takim szczególnym typem postępowania administracyjnego, w ramach którego całe społeczeństwo ma prawo do brania udziału w tym postępowaniu. W regionie lubelskim wydano 24 koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego. Otrzymały je m.in. takie firmy jak Exxon, Chevron, PKN Orlen.